Witam. Znajemy się właśnie w klubie muzycznym Przystanek, gdzie między 27 a 30 listopada miał miejsce 5. festiwal form muzycznych we Wrocławiu. Festiwal został zwiększony koncertem finalistów, a także zespołu PR2. Jeśli chciałbyś zobaczyć, co się dało jeszcze, zostań z nami. Festiwal podzielony został na 4 kategorie muzyczne: metal, rock, hip-hop i inne. W sumie podczas 3 dni przesłuchań przez scenę przewinęło się ponad 50 zespołów, które oceniały jury w składzie: Marek Raduli, Wojciech Pilichowski i Artur Dominik. W finale 6 zespołów otrzymało pierwsze nagrody. W kategorii metal pierwszą nagrodę otrzymał zespół Emblema z Sycowa, świetnie przygotowany i grający bardzo energetycznie zespół. Zresztą sami posłuchajcie. Najlepsze zespoły rockowe to Holden Avenue z Wrocławia oraz Manescape z Głogowa. Holden Avenue zaprezentował styl riffowej muzyki punkowej, zaś zespół Manescape otrzymał pierwszą nagrodę za styl uprawianego przez nich psychodelic rocka. Przed wami zespół Manescape. W kategorii inne, 2 równorzędne pierwsze miejsce otrzymały zespoły Rabasta Barbar z Wrocławia oraz Filiżanka z Ostrowa Wielkopolskiego. Rabasta Barbar ujął jury młodością i szczerością, zaś zespół Filiżanka, zdaniem jury, to formacja artystycznie gotowa do tego, by nagrać zawodową płytę. Posłuchajcie, jak grali. Obłączyć Ciebie i mnie, zostańmy razem, a w tym rytmie pomocy nadchodzi nowy dzień. Zostańmy razem, a muzyką złączeni na zawsze ja i ty. Zostańmy razem, o północy zaczyna się nowy dzień. Zgubiłaś się, też znalazłem cię, zapomnij. Wśród grup hip-hopowych najlepszy okazał się zespół Raptem z Łodzi. Nagrodzeni zostali za interesującą koncepcję muzyczną, prawdę i ekspresję przekazu, którą potrafili zainteresować zarówno jury, jak i publiczność. Posłuchajcie teraz rapu z Łodzi. Nagrodę specjalną dla najlepszego gitarzysty festiwalu otrzymał Michał Pawliszewski z grupy BF Project. Marek Raduli, uzasadniając jej przyznanie, określił tego młodego muzyka jako obdarzonego gitarowym zmysłem. Nie ukrywam, że te inklinacje są zbieżne również z moimi zainteresowaniami. Po rozdaniu nagród i koncertach finalistów spytałem się publiczności, jak oceniają festiwal. Podoba mi się bardzo. Generalnie myślę, że to jest dobra sprawa organizować takie imprezy. Bo wiadomo, dla młodych ludzi to jest naprawdę
fajna okazja do tego, żeby się pokazać, popisać, no i przede wszystkim, żeby ktokolwiek o nich usłyszał. Także jestem za. Podobał mi się finał, podobał mi się festiwal, chociaż nie byłam tu zawsze, nie każdego dnia. Aczkolwiek fajny jest ten przekrój przez różne gatunki i dobrze, że właśnie w finale można posłuchać różnych gatunków muzyki, dobrej muzyki. Był naprawdę zarąbisty, żeby nie przeklinać. Można przeklinać? To się utnie? To się wytnie. To się wytnie, dobrze, był zajebisty. Moim zdaniem jeszcze więcej takich imprez powinno być w roku. Raczej ogólnie to impreza sponsorowana przez, jak to się nazywało? Światowid, więc więc akurat Wrocław to promuje, więc zachęta dla innych miast, żeby też takie coś zaczęło robić. Finał, festiwal cały, generalnie. Okej, bardzo fajny, dobrze, że różne style muzyczne można było pokazać. Dzięki temu ludzie, którzy przybywali tutaj, żeby posłuchać ewentualnie zespołów, które biorą udział w konkursie, naprawdę miały całe spektrum różnych stylów muzycznych i każdy mógł sobie wybrać, co chce. A dzięki temu zobaczyć też, jaki jest poziom zespołów. No, można powiedzieć, że nawet na poziomie krajowym, zresztą krajowy festiwal, także... Generalnie okej. Festiwale jak najbardziej popieram. Myślę, że za mało jest tego w kraju u nas. Znaczy się, jeżeli ktoś się przyjrzy rynkowi festiwalowemu w naszym kraju, to jest dużo festiwali bluesowych, jakieś festiwale szant, ale jeżeli chodzi o muzę chociażby, którą my jakoś tam próbujemy prezentować, no to mamy małe pole do popisu. Dlatego jestem za tym, żeby było tego jak najwięcej. I zawsze będziemy starać się to wykorzystać, po prostu żeby się pokazać. W tempach finalistów przyszedł czas na występ zespołu Pierre Dwa. Zespołu, o którym można rozmawiać godzinami, ale lepiej go posłuchać.